jest moja ulubiona kawa. Wypuścili nowy blend, słuchajcie, naprawdę jest super. On się nazywa Original Blend i jest po prostu taki świetny. To jest taki orzechowy i po prostu aż nie mogę się od niego uwolnić i aż takie wielkie kawy tutaj zawsze zamawiam, ale nie o tym. Dzisiaj witam Was serdecznie na moim kanale, na kanale FO Premier. Witam tych nowych, którzy dzisiaj wpadli. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną dłużej i tych moich wiernych właśnie subskrybentów, którzy są ze mną zawsze. Dzisiejszy odcinek będzie o ulubieńcach lutego, więc zapraszam serdecznie. W zasadzie to będą to ulubieńcy lutego i stycznia, bo pewne produkty tu używałam też w styczniu. No ale słuchajcie, będzie tego dość sporo, także serdecznie zapraszam. Pewne rzeczy oczywiście będą tutaj z moich testów i może zacznijmy tutaj od kolorówki. Z kolorówki na pewno muszę tu pochwalić dwa produkty od Gucci. Jeden to jest puder wykończeniowy i bronzer. Jak wiecie, ten bronzer jest prawie na każdym moim filmiku. Słuchajcie, jest po prostu świetny. W środku jest pędzelek, ja go, tak jak mówię, nie używam na razie, bo mam swój ulubiony tutaj pędzelek do bafowania. Jak widzicie, się logo jeszcze nie starło, ale naprawdę ja go mam prawie codziennie i uwielbiam. Jest moim, doszedł do tego, do trzech ulubionych moich bronzerów, razem z, tutaj z bronzerem, który zaraz Wam pokażę, jeszcze z Natasha Denona. To jest bardzo fajny puder wykończeniowy. Co mi się podoba w tych dwóch produktach? Przede wszystkim ten zapach mi nie przeszkadza, podoba mi się ten zapach. Daje takie wrażenie, że jest bardzo właśnie luksusowy i chętnie po niego sięgam, ale naprawdę pięknie, naturalnie matowi. Ta skóra jest bardzo świetlista, co możecie zauważyć. W tym bronzerze, mimo że jest to kolor, słuchajcie, czwórka, ale był trafiony bardzo, bardzo precyzyjnie. Jeśli chcecie wiedzieć o nim więcej, ja zachęcam do mojego odcinka, ja tutaj też zalinkuję, o produktach Gucci, które poddałam testom. One są duże, kosztują sporo, bo 46 każdy, ale słuchajcie, warte są swojej ceny. Kolejnym bronzerem, który właśnie tutaj dojdzie do moich ulubionych top 3, to jest ta miniaturka pudru i rozświetlacza Natasha Denona. Jak dobrze czytam, Bronze and Glow. I słuchajcie, ja go też bardzo lubię, on jest trochę nie w moim kolorze, ale pięknie wygląda właśnie na skórze i słuchajcie, naprawdę bardzo gorąco go polecam. On daje taki, on jest troszeczkę, tak jak mówię, różowawy, ale razem z moim podkładem, a czasem zmieniam, dzisiaj akurat mam double wear'a, wygląda przepięknie. Włączyć, bo myślałam, że kichnę, a nie chciałam to kichnąć na wizji. I tutaj słuchajcie, do następnych produktów tutaj, na które mam większą ochotę i gorąco polecam, to właśnie cienie z Natasha Denona. Możecie zobaczyć też tutaj mój film pokazowy, gdzie pokazuję te wszystkie kosmetyki, które do niej zakupiłam, ale słuchajcie, mam już na oku dwie paletki, je sobie kupię właśnie na urodziny, czemu nie? Tym bardziej, że mam kupon rabatowy i powiem Wam, że one są świetne, napigmentowane, długo się utrzymują i w sumie chętnie sięgnę po inne tutaj postacie kolorystyczne, bo mi się bardzo podobają. Są trwałe, kremowe, bardzo fajne są napigmentowane właśnie te rozświetlające, więc czemu nie? Tutaj dalej, patrząc z kolorówki, przyniosłam dwie maskary, które spędziły na moich oczach dość długi okres. Ta maskara jest nowość, poddałam tutaj w ostatnim odcinku TikTokowe nowości, więc gorąco zapraszam, jeżeli chcecie zobaczyć efekt na żywo. Ja mam rzęsy pomalowane teraz, więc widzicie. I oczywiście maskara, którą też poddam testom, to jest maskara Heleny Rubinstein z Carbon Care Mascara Lash CC. Uważam, że też jest świetna, ale no słuchajcie, jeśli chodzi o pobicie cenowe, ta naprawdę daje świetne rezultaty. Jedyna tutaj rzecz, to bym powiedziała tak, tu jest ta szczoteczka, ja Wam szybciutko pokażę, właśnie taka, kto nie widział na moich testach, taka silikonowa, natomiast Helena Rubinstein, słuchajcie, jest właśnie taka z naturalnego fiber, z naturalna taka ta szczotka, nie, ona nie jest, słuchajcie, jak ktoś nie lubi takiej elastomerowej, bo ta jest z takiej
z takim produktem właśnie ta szczotka jest elastomerowa. Słuchajcie, następną rzecz, której się nie mogę nachwalić, ona była na moim reelu bodaj niedawno, gdzieś tak miesiąc, nie, dwa miesiące, nie, półtora miesiąca temu powiedzmy, na reelu tutaj na moim koncie instagramowym, na które serdecznie zapraszam. To jest nowa baza Estee Lauder Futurist Aqua Brilliance Watery Glow Primer. On wygląda, słuchajcie, tak. Jest przepiękna, rozświetla. Ja zaproponowałam ją Wam chyba podczas testu właśnie tu pod produktów. Zobaczcie, jak ona od razu pięknie odświeża, nawilża, bo to jest potrójne nawilżenie struktury skóry, też to jest do skóry wrażliwych i takich, bym powiedziała, problematycznych, bo ona nie jest ciężka, nie jest żelowa, tylko właśnie taka naprawdę jakby kropelki wody rozbijały się tu właśnie na Waszej twarzy i daje niesamowity blask. To jest bardzo ceniona, ona jest nowa na rynku angielskim, ale natomiast na rynku azjatyckim ja ją widziałam wcześniej, wszyscy właśnie ją bardzo chcieli. Odwróciłam się tutaj pudełeczko, znaczy opakowanie i powiem Wam, to jest to jedna z najlepszych baz. Jak ja nie jestem zwolenniką primerów i baz, ta jest świetna. Ja bym powiedziała taką zajebista naprawdę baza, którą od razu widzicie, że struktura skóry jest taka nawilżona, odżywiona i przede wszystkim lśniąca i taka naturalna na wiosnę w sam raz. Więc to jest gorący produkt właśnie na wiosnę, żeby ta buzia wyglądała tak flirciarsko, bym powiedziała. Piękna pomadka, którą mam dzisiaj na ustach. Ja Wam pokazywałam tą pomadkę, słuchajcie, w nowościach Estee Lauder. Wyszły 6 kolorów, chociaż słyszałam, że ma wyjść 20. Słuchajcie, to jest taka pomadka, która jest pięknie napigmentowana, daje takie lśnienie, jak widzicie, ale można sobie podbijać tutaj jej pigment, czyli jej kolor. Jak damy 3 razy, to ona jest naprawdę, ten kolor jest bardzo podbity i bardzo taki intensywny, ale możemy traktować też jako błyszczyk i dać tylko jedną warstwę. On ma kwas hialuronowy, ta pomadka ma kwas hialuronowy, przepraszam, i bardzo nawilża też tutaj usta i jest taka maślana, więc generalnie, słuchajcie, naprawdę super się sprawdza na ustach i są przepiękne kolory. Ja mam, to jest kolor 912 i się nazywa Astonishing. I słuchajcie, jeszcze jeden produkt tutaj z makijażu. Ja będę testować jeszcze Anastasia Beverly Hills, ten słynny żel taki, który teraz wyszedł właśnie z rozświetlaczem tutaj, ten takim srebrzystym, zapomniałam nazwę, on się Ambrezy też nazywa, ja mam ten złoty, teraz wyszedł właśnie srebrzysty, to jest The Brow Glue z NYXA. Słuchajcie, świetny produkt, żeby właśnie sobie tutaj ustabilizować wygląd brwi. Też jest odcinek o tym, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, to zapraszam serdecznie do tego odcinka i naprawdę jestem zdumiona. Bardzo rzadko właśnie tutaj tiktakowe rzeczy się sprawdzają, a jednak te produkty, które wybrałam, sprawdziły mi się. I słuchajcie, przechodzimy teraz do perfum, w związku z tym, że ja często perfum nie zmieniam, ale jeżeli chcecie czegoś świeżego na wiosnę, zapraszam do odcinka z Jo Malone, to mam cały wachlarz perfum właśnie dla Was. Ale dla mnie wygrywa właśnie tutaj na wiosnę edycja Flower Bomb Bloom Victoria & Rolf. Jest przecudna. Taka cukierkowa, a jednocześnie jest taka świeża i bardzo uwodzicielska, bym powiedziała. Także koniecznie ją sprawdźcie, jeżeli jeszcze nigdy jej nie wąchaliście. I jeśli chodzi o pielęgnację, nie będzie tu nic nowego. W związku z tym, że jesteśmy nadal w lockdown, nadal skóra potrzebuje nawilżenia. Ja potrzebuję produktów nawilżających i ta nowa wersja Estee Lauder bardzo mi się sprawdza. Ja ją sobie biorę jako taki produkt jakby podbijające nawilżenie, jest tu większa doza kwasu hialuronowego i w ogóle produkty, które też nadają się na dzień, bo jest to taki 8-godzinny kompleks antyoksydantów. I słuchajcie, ta nowość też, o której wspominałam, Revitalizing Supreme Plus Bright, która działa na pigmentację, działa na takie nieprzyjemne, nieładne jakby
rzeczy na twarzy, też tutaj po trądziku świetnie rozświetla i jakby ta twarz jest taka pełna życia i działa na melaninę, więc polecam gorąco. Jeszcze ktoś nie spróbował, to zapraszam. To jest tak świetny krem, słuchajcie, tak jak bita śmietana i po prostu jest też anti-aging, więc trochę działa... Oj, to jest taki biały ten krem, że pewnie go nie widzicie, ale zobaczcie, normalnie jak taka bita śmietana i świetnie się szybko wchłania. Polecam do skór mieszanych i tłustych, aczkolwiek jeżeli są skóry suche, to też mogą tu z lotionem używać, także gorąco Wam polecam. Możecie stosować właśnie w Advanced Night Repair, a jeżeli nie lubicie, nie możecie się do tego przekonać, to możecie z innym serum. I słuchajcie, wróciłam do Sisley'a, to jeśli chodzi o krem. Krem z tą świetną pałeczką, właściwie nie pałeczką, tylko takim aplikatorem. A w związku z tym, że ja ostatnio źle śpię, to właśnie używam tego anti-aging cream właśnie z tym aplikatorem, który daje sobie taki drenaż i masaż. I to jest oczywiście z serii Sisley'a La Integral anti-aging krem pod oczy. Jest super i bardzo wydajny. Mam jeszcze tutaj dotestowany w Suku. To jest japońska marka, o której Wam też wspomnę niedługo, więc zostańcie ze mną też na kanale i koniecznie zaskrybujcie i bądźcie ze mną na bieżąco, bo też będę tu chciała wspomnieć o tej takiej nietypowej japońskiej marce Suku, która jest w zasadzie siostrą, jak to powiedzieć, producent jest ten sam co Kanebo. I słuchajcie, jeszcze chcę Wam pokazać o jednym produkcie. W związku z tym, że ja mam problem ze spaniem, myślę, że też ze stresu. Ja wspomnę o tym produkcie REN. To się nazywa Now to Sleep Pillow Spray. Ja słuchajcie, jak lubię takie właśnie lawendowe, uspokajające na wieczór herbatki, to tak samo lubię ten spray. On tak bardzo świeża pościel i tutaj poduszkę i cały pokój i świetnie się mi śpi i relaksuje. A także jeżeli ktoś cierpi też na taką insomnię albo taki rodzaj jakby niemożności spania, wiecie o czym mówię, to polecam, bo jest świetny. Myślę, że w Polsce chyba REN też jest. To wszystko, taki szybki przegląd ekspresowy, w sumie nie ekspresowy, bo już ponad 10 minut mówię do Was, tego, co ja Wam gorąco polecam. Kilka odcinków jest właśnie dokładniej, te produkty są dokładnie omówione właśnie na moich filmikach, więc gorąco zapraszam. Jeśli filmik Wam się podobał i chcecie wcześniej, chcecie jakby częściej wpadać na mój kanał, to oczywiście zapraszam do subskrypcji i jednocześnie do lajkowania. Dziękuję za wszystkie Wasze komentarze i powiedzcie, bo tak sobie myślę, w związku z tym, że mam ten czas dla Was, może byśmy pomyśleli o jakimś live'ie. Co o tym myślicie? Dajcie koniecznie znać w komentarzach i do zobaczenia do następnego odcinka.